2 czerwca na Chorzowskim Rynku odbyły się uroczyste obchody Święta Strażaka. Tego dnia świętowano także 30-lecie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie. Nam, mieszkańcom naszemu miastu, służy straż pożarna. Straż, która jest służbą chyba największego zaufania społecznego. Jesteśmy im wdzięczni za służbę, za pracę, którą codziennie wykonują, za te trudy, za niebezpieczeństwa, którymi są poddawani. Cieszę się ogromnie, że to święto obchodzimy po raz pierwszy na naszym nowym rynku w takiej aranżacji, no bardzo myślę, że ciekawej. Życzę strażakom i rodzinom strażackim wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim szczęśliwych powrotów ze służby, z wyjazdów do domu, do rodzin. Dziękuję im za to, co robią dla nas, za każde poświęcenie, za każdy dzień ich pracy. Wspieramy Straż Pożarną. Straż Pożarna świadczy bardzo ważne usługi. To jest służba, która działa 24 na godzinę. 24 godziny ratuje mienie i życie naszych mieszkańców, więc to jest absolutnie dobra inwestycja, która po wielokroć spłaca się na co dzień. Strażak to już nie jest pożarnik. Te proporcje się zmieniły. Kiedyś przed 92 rokiem tych zdarzeń pożarowych było 75% wszystkich, a teraz jest odwrotnie. Tych pożarów jest 25%. Te proporcje są odwrócone. W trakcie obchodów Święta Strażaka na Chorzowskim Rynku odbyło się nadanie stopni i odznaczeń, które było głównym elementem części oficjalnej uroczystości. To były odznaczenia państwowe od ministra, od strażaków ochotników, bo pomimo tego, że nie mamy na terenie Chorzowa jednostki SP, ale jesteśmy otwarci, współpracujemy, przekazujemy sobie sprzęt. Mieliśmy z zarządu z Katowic i kolegę z Rudy Śląskiej, to też od nich odznaczenia. No później kolejne to awanse w stopniu, no i wyróżnienia prezydenta. Obchodom Święta Strażaka oraz uroczystości z okazji 30-lecia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie towarzyszyły także liczne atrakcje dla najmłodszych mieszkańców miasta ze względu na przypadający w ostatnich dniach Międzynarodowy Dzień Dziecka.